Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas. Dziękujemy za czas studium Słowa, warsztatów, Ojcze, i szkoły życia. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo będzie dzisiaj uwalniane w mocy Twojego Świętego Ducha, że będziemy je rozumieć, że nasze umysły będą je przyjmować, będą je obdarowywać wiarą i wprowadzać głęboko w naszego ducha. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo będzie tam pracować i potem będzie uwalniane, Ojcze, do naszej duszy i do środowiska zewnętrznego. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo jest jak miecz. Ono oddziela to, co jest prawdą, od tego, co jest fałszem. Że ono jest, Ojcze, jak młot. Ono burzy każdą demoniczną warownię. Ojcze, dziękujemy, że Twoje Słowo jest jak świeży deszcz, który powoduje wzrost. Uwielbiamy Ciebie, Boże. I Ojcze, w imieniu Jezusa eliminujemy wszelką demoniczną siłę, która stoi na drodze przyjmowania Twojego Słowa jako ostatecznej prawdy. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy dzisiaj Ewangelię Jana. Zaczynamy od 12 rozdziału, 20 wersetu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. A gdy podeszli do Filipa, który był w Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Powiedział Filip i powiedział, podszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, gdy został uwielbiony Syn Człowieczy. Czemu on to mówi? Czemu on to mówi w tym momencie, że nadeszła godzina? Co to była za godzina? Bo to był moment, kiedy ludzie z zewnątrz zainteresowali się Jezusem. Z zewnątrz. Kiedy... Dlaczego tego nie mówi wcześniej? Bo wcześniej interesują się nim tylko ci, którzy znają go od pokoleń. Znają go jako naród żydowski. Wiedzą o nim jako o Mesjaszu z Pism. Jeszcze jego bezpośrednio nie rozpoznają jako Mesjasza, ale oni o nim wiedzą. A tutaj przychodzi historia, zaczyna się historia, kiedy zaczynają go szukać ci, którzy nie wiedzieli o nim na poziomie kulturowym, czyli Grecy. Kiedy w tym momencie po raz pierwszy zachodzi taka reakcja, gdzie Jezus jest mocno jakby poruszony tym zjawiskiem. Jest poruszony tym, że zaczynają go szukać ci, którzy nie są z Żydów. Rozpoczyna się pewnego rodzaju przestrzeń w jego życiu, kiedy jego mesjaństwo zaczyna wychodzić poza Izrael. Widać tutaj cel, główny cel Jezusa. Cel, w którym cały świat się ma o nim dowiedzieć jako o Zbawicielu. Tak, ta rzecz jest tutaj następuje też ciekawa rzecz, bo oni, ci Grecy, podchodzą do Filipa i Filip jest tym tak bardzo, to też trzeba zobaczyć, jest tak bardzo tym, to jest tak dziwne, że on natychmiast się dzieli z Andrzejem. Wiecie, my to czytamy tak bardzo swobodnie, ale tutaj następuje coś takiego, wiecie, do Filipa, Żyda, podchodzą Grecy, mówią: my chcemy go poznać. Dla Filipa to jest coś bardzo dużego, to jest coś tak dużego, że jego emocje nie wytrzymują, idzie do Andrzeja i we dwóch biegną do Jezusa. Jezus mówi: oto jest godzina, oto nadszedł czas, gdzie będę uwielbiony. Widać tutaj po raz pierwszy bardzo mocno takie ewangeliczne określenie w ogóle funkcji Jezusa. Przyszedłem tu po to, aby cały świat mnie poznał. Nie po to, żeby uratować jakąś garstkę ludzi. Przyszedłem, aby uratować świat. Aby uratować świat. To jest bardzo ważne, że
Jezus, bo też chcę coś wam tutaj pokazać, Jezus też uczy się. Uczy się swojego powołania. Uczy się tego, kim jest. On też poznaje siebie. Wiecie, dla wielu ludzi Jezus to jest taka postać, która to trochę taki cyborg, trochę taki robokop, trochę taki ktoś, kto ma cały program życia wgrany. Ale Ewangelie nam tego nie pokazują. Ewangelie nam pokazują Jezusa jako człowieka, który uczy się siebie. Uczy się, kim jest. Uczy się, jakie jest jego powołanie. On tego doświadcza. Ostatnio sobie tutaj rozmawialiśmy z Rafałem i powiedziałem Rafałowi, mówię, ludzie myślą, że Jezus to była postać, która wszystko wiedziała. Jezus nie wiedział wszystkiego. Jezusowi by do głowy nie przyszło, że napiszą Ewangelię. Że to będzie spisany tekst. Jezus nie miał tego w głowie, że powstaną Ewangelie w ogóle. Bo wiele ludzi na przykład mówi, że cokolwiek tam czytamy w Biblii, to jest bezpośrednio do nas. To nie jest bezpośrednio do nas. Wielokrotnie to nie ma nic z nami wspólnego. Wielokrotnie teksty Jezusa nie mają nic z nami wspólnego. Bo te teksty były do ludzi, którzy nie byli odrodzeni z Bożego Ducha. To były teksty ewangeliczne. Ewangeliczne. Rozumiecie? Gdyby ktoś podszedł do mnie i głosił mi Ewangelię, to dla mnie nic nie znaczy dzisiaj. Ja czasami podróżując po różnych miastach, miałem taką przywarę, że jak były gdzieś ewangelizacje, to udawałem niewierzącego. No, podchodziłem do różnych ewangelizacji. Mieliśmy dużo takich przypadków. Przecież tam głoszą Chrystusa, ja stawałem sobie i oni mnie ewangelizowali. Ja patrzyłem, jak oni mnie będą ewangelizować. Kiedyś stoi taka dziewczyna, ewangelizuje mnie. Ewangelizuje w Gdańsku mnie ewangelizuje, nie? Na tym ja tam udaję, tam kościół uliczny, bo ja tam udaję, że tam okej, no to tak wytłumaczę. Ona mi tam tłumaczy, ja zadaję takie pytania i patrzę, a ona tu blokę, tu nie wie. Wreszcie ją wziąłem i mówię, słuchaj. To nie tak, ja ci pokażę. I ona dopiero tam pancerojski, chodźcie pokażę. Ja w różnych miastach to robiłem, bo to, wiecie, tutaj ludzie podchodzili, mówię, znasz Jezusa, wiesz, ja mówię, ale o co chodzi? Ja lubię takie akcje, bo to jest takie mesjańskie. To jest takie, wiecie, ja po prostu, bo to nie jest nic strasznego. Ja się po prostu dawałem zewangelizować, fajnie, potem brałem na bok, mówię, chodź, wytłumaczę, pokażę ci tą rzecz, to nie tak, to tu powinnaś mnie tu w ogóle tu docisnąć, tu mi powiedzieć, dałem ci przecież takie w ogóle informacje o mnie. Trzeba słuchać tego, co mówię, rozumieć. Musisz umieć wejść w ogóle w sytuację tego człowieka, rozumieć. Musisz słuchać tego człowieka, co on do ciebie mówi, wiesz. Bo z obfitości serca mówią usta, rozumiesz. Nie liczysz na to, że w ogóle jakaś enigmatyczna moc przez ciebie przepłynie. Bo właśnie ta moc płynie w ten sposób, że ty słuchasz, słuchaj. I wyciągaj wnioski i mów odpowiednie rzeczy. Więc tutaj dla nich to było coś takiego bardzo dużego, bo to był dla nich szok, że tu Grecy się zainteresowali. Grecy byli uznawani za umysł świata wtedy. Rozumiecie? Umysł świata. To była... W tamtych czasach to była Grecja i reszta świata. To w Grecji rozgrywały się jakby główne takie układy, które tworzyły historię. Rozumiecie? To była kolebka filozofii, czyli nauki o wszystkim. Stamtąd wyciągano wszystkie wnioski. I teraz tu Grecy, czyli ten umysł świata, przychodzą do Żyda. Rozumiecie? W ogóle my dzisiaj rozumiemy, że Żydzi to jest naród wybrany. W tamtych czasach Żydzi tacy byli w ogóle, wiecie, no Żydzi. To są Żydzi. Taki naród, dziwny naród, w ogóle naród, który uważa, że jest w ogóle, jest tak ograniczony, że uważa, że jest jeden Bóg. Rozumiesz? Grecy to patrzyli na Żydów z góry. Patrzyli, no jak jeden Bóg? No Boga jednego macie? No mamy cały Panteon.
wszystkich od różnych rzeczy. Od wojny, od pokoju, od miłości, od tego. Mamy bogów. U nas jest do kogo się zwrócić, u nas jest sztab bogów. Rozumiecie? U nas się można z bogami łączyć. U nas są herosi, a u was, wiecie, oni stali, no, a u nas jest jeden Bóg. I co o nim wiecie? No, no to tyle, co mówi Pismo. Jak to tyle, co mówi? Jakie jest jego imię? No nie powiemy, bo się boimy. Rozumiesz? No nie mieli Boga, to nie wypowiadali jego imienia, bo się bali. Rozumiesz? No bo to tak było, że mieliśmy Jahwe powiedzieć, w ogóle tam powiedzieć Jahwe, to w ogóle to można było dostać kamieniem w głowę za bluźnierstwo. Jak ty, grzeszny, wymieniasz imię świętego, tak? No kapłan może, nie ty. Dlatego jak Jezus się pojawił, mówił tatusiu do niego, to w ogóle był dym człowieku pierwszej ligi. To już nie tylko mówił w ogóle, wiesz, imię jego, się spoufalał, się bawił z nim tatusz. Więc tutaj widać, że przychodzą kresy, tutaj co jest pokazane. Naprawdę chcę, żebyście zobaczyli ten główny cel Jezusa. To było zbawienie świata. Głównym celem Jezusa to nie była poprawa życia ludzi. On nie przyszedł, żeby poprawić życie Żydów. Wiecie, on nie przyszedł uzdrawiać, uwalniać. Bo takie rzeczy robił, ale on nigdy nie mówił: o, teraz przyszła godzina, gdzie syn będzie uwielbiony, uzdrowił kogoś. Takich nie było. Jezus uzdrawiał, tak jakby splunął. Dla niego uzdrawianie chorych to było takie, no to uzdrawiam chorych, no bo jak mogę nie uzdrawiać, no co? To jak Derek Prince mówi, zaraz pytali go: czemu ty wypędzasz demony zwierzących? A Derek Prince mówi: bo jakoś nie mam, mówi, serca, żeby ich zostawić w nich. W ogóle tak, mówi jakoś tak. Jakie niezgodne ze mną, nie? Wyrzuca, bo one niepotrzebnie tam siedzą. Więc to nie jest żadna była taka chwała wielka Bogu. W tych uzdrowieniach, uwolnieniach, rozumiecie, o co chodzi? To nie było coś takiego. Jezus mówi, że tutaj jest godzina, w której jest jakiś przełom. Zobaczcie, po co tu przyszedłem. Zobaczcie, o co chodzi z mesjaństwem, bo Żydzi myśleli, że Mesjasz to będzie ktoś, kto zasiądzie na tronie Izraela i w ogóle podniesie Izraela. Przecież rozumiecie, dlaczego Judasz się skończył tym wszystkim. Kto był Judasz z tego powodu w ogóle odszedł i Jezusa zadenuncjował. Rozumiecie? Bo to był jego problem. Bo on miał inną wizję mesjaństwa. Najgłębszą wizję mesjaństwa, taką najbardziej ortodoksyjną, to miał Judasz. To był najbardziej religijny człowiek z całej ekipy Jezusa i on był najbardziej wpatrzony w ten zapis starotestamentowy, kim będzie Mesjasz. Bo Mesjasz to miał być ktoś, według mniemania Żydów, kto przyjdzie i on wyrzuci uzurpatorów, podniesie naród, uczyni w ogóle z narodu żydowskiego w ogóle pępek świata. I zasiądzie na tronie, tego wszystkiego będzie rządził i teraz Żydzi będą rządzić światem. Tak? Z Mesjaszem na czele i z Bogiem Jahwe w kieszeni. To było taki, bo to tak było czytane przez setki lat. Rozumiecie? Teraz Judasz to widzi i odchodzi. Bo to nie jest jego model. Kiedy Jezus przychodzi, mówi: idę tam, mnie zabiją. A potem wstanę z matką. Bo to Judasz mówi: zabiją cię? Pozamiatany, no w ogóle, to ja tutaj plany mam, wiesz, że ty Rzymian wyrzucisz, że ty w ogóle okupację skończysz, a ty cię zabić cię mają? To w ogóle wiesz, jemu się to nie spodobało. No. Nie no, to mówię, to zakończmy to szybko, bo to pragmatyk był przynajmniej. Rozumiecie? On był najbardziej ogarnięty ze wszystkich apostołów. Weźcie się, przyjrzyjcie tym rzeczom. Bo my też widzimy przez pryzmat religii te rzeczy. Ja osobiście uważam, że on kochał Jezusa. I to, co zrobił w akcie desperacji. Rozumiecie? Poza tym wiecie, co uważam, nie musicie w to wierzyć. To jest moje subiektywne. Ja uważam, że się z nim spotkał w niebie. Takie mam zdanie na ten temat. Bo ja uważam, że on kochał Jezusa. Rozumiecie? Tylko był, w ogóle ta cała sytuacja wywołała absolutne załamanie psychiki u tego człowieka. On się załamał psychicznie. On potem żałuje tego, co zrobił, tak?
ale nie jest w stanie ogarnąć kuwety i się poszedł wychuśtał. Rozumiesz? Jak przeciętny gość z depresją. W ogóle wiesz, dla mnie gość, który w ogóle siadła mu psycha po prostu. Wiecie, o co chodzi. Ale jak odkopali po latach Ewangelię Judasza, rozumiecie? Której absolutnie nikt by nie chciał włączyć do kanonu, to okazuje się, że facet kochał tego Jezusa. On go kochał. Tylko on miał krzywą koncepcję mesjaństwa. To jest tak jak dziecko, które kocha rodzica i rodzic mówi do niego: no ale to nie możesz ćpać. A dziecko mówi: ale przecież jak mnie kochasz, to mi pozwól. Nie. Dziecko mówi: to ja nie chcę ciebie, bo chcę ćpać. I odchodzi od tego ojca czy matki. Rozumiecie? To nie znaczyło, że on go nie kochał, to znaczyło, że on się nie zgadzał z koncepcją jakąś. Rozumiesz? Bo jak ta prawdziwa miłość tam jest, to ono to dziecko potem pokutuje, przychodzi, cierpi i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? Ale tak naprawdę to był najbardziej ogarnięty w ogóle apostoł. I finanse są, miał zorganizować wszystko. Tylko, że zawsze na lewo miał, bo on miał krzywo w bani. Wiecie, o co chodzi. Ale nie można powiedzieć, że nie był ogarnięty. Oni wszyscy nie wiedzieli, co mają zrobić. Rozumiesz? No ja wiem. Ja mam tutaj osobistą koncepcję Mesjasza, ja mam osobistą koncepcję, jak się dorobić na tym wszystkim jeszcze. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś się zastanawiałem, mówię, dlaczego on kradł? Dlaczego on kradł? Dlaczego zabierał z tego worka, a Jezus w ogóle go nie skarcił w ogóle w tym wszystkim? Wiecie, o co chodzi? Dlaczego tak było? Co, jaki był powód tego? I też nie musicie w to absolutnie wierzyć, nie musicie tych rzeczy, bo są moje subiektywne, ale się z nimi dzielę, bo to się może poczytać, jakie to wyrzucie. Ja uważam osobiście, że on, z uwagi na swoją miłość do Jezusa, uważa, że on to może robić. Bo co Pana, to i Jego. Taka Ewangelia sukcesu pierwotna. Rozumiecie? Ale nie musicie się z tym zgadzać. Generalnie facet był pochrzaniony, tak? Ale niewątpliwie kochał Jezusa. Niewątpliwie Go kochał. Rozumiecie? Zresztą Jezus nigdy, to nawet widać, jak On się, dla Niego to nie jest jakby wielki problem w tym wszystkim. On nie szumi, wiecie. On po prostu wiedział, to i tak miało być. Wiecie, o co chodzi? To wy, i tak się stało w ten sposób, jak miało być. Czy facet mógł generalnie zrobić inaczej? Jasne, że mógł zrobić inaczej. Psychika mu nie pozwoliła. Nieważne. Ważne, że dla nich, tutaj dla tych apostołów, dla Filipa i Andrzeja, to było coś dziwnego, że Grecy szukają Boga. Mamy tu przełom i informację tak naprawdę, dlaczego Jezus tu się zjawia. 24. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Zaczynają nam się pojawiać w tym fragmencie prawidła Boże. Doktryny. Zaczynają się pojawiać doktryny. Te doktryny są, jak zawsze przez Jezusa, obrazami tego, co się dzieje. Są Grecy. Dlaczego mówi to akurat Jezus w tym momencie? Dlatego, że intelekt Greków jest podniesiony do rangi bóstwa. Grecy to mędrcy. Więc kiedy oni przychodzą do Jezusa i mówią: Grecy chcą Cię poznać, to Jezus od razu swoim apostołom daje taką informację. Intelekt ich będzie musiał obumrzeć. Oni będą musieli zejść do poziomu wiary. Bo on wie, z czym ma do czynienia. Przy tym wszystkim widzimy tutaj doktrynę. Zawsze doktryny mam zaznaczone na przykład wykrzyknikami w Piśmie Świętym. Zaprawdę, czyli na pewno tak jest. Powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które upadło w ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Widać prawo Boże. Jeżeli coś zostaje włożone w grunt Królestwa, w ziemię Królestwa, to wszystko to, co było na zewnątrz, rozumiecie, tego czegoś, co zostało włożone w grunt Królestwa, musi obumrzeć.
Cała skorupka z tego ziarna musi zgnić, rozpaść się. Środeczek zacznie dopiero wychodzić. To doktryna mówiąca o tym, że kiedy przychodzi się do Boga, to nie przychodzi się z jakimś potencjałem, który się ma. Do Boga się przychodzi, wiecie po co? Żeby nas dobił. Dobił, bo to jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie polega na tym, że się dobija delikwenta i się go wzbudza z martwych. To jest nowe narodzenie. To nie jest naprawa, rozumiecie? To nie jest zmiana. To jest dobicie. Spotykasz się z Bogiem i najpierw musisz co? Obumrzeć. Obumrzeć. Ta doktryna nie dotyczy tylko nowego narodzenia. Ona dotyczy każdej dziedziny wzrostu w Chrystusie Jezusie. Chcesz iść dalej w Bogu? Zawsze będziesz miał dwa etapy. Śmierć, zmartwychwstanie. Śmierć, zmartwychwstanie. Śmierć, zmartwychwstanie. Zawsze ci będzie towarzyszyła. Śmierć i zmartwychwstanie. Bo do Boga podchodzisz na sposób mesjański. Przez Mesjasza. Jeżeli przychodzisz do Boga i mówisz tak. Boże mój, chcę w moim życiu więcej. Właśnie teraz pomodliłem się o to, aby coś w Tobie umarło. I zacznie się proces obumierania jakiegoś elementu. Jakaś intencja ci zdechnie, która była chora, a pojawi się zdrowa. Rozumiesz? Jakieś przekonanie, które miałeś do tej pory, zdechnie w Tobie i pojawi się nowe. Jakiś schemat życia, pewna forma, która do tej pory towarzyszyła Twojemu życiu, będzie musiała umrzeć. Ludzie na przykład wchodzą w małżeństwo i myślą tak, wejdę w małżeństwo i tak się rozwinę. Ja mówię, najpierw, jak wejdziesz w małżeństwo, najpierw się trochę zwiniesz. To będzie tak na dzień dobry, bo ten twój partner czy partnerka wytworzą najpierw, rozumiesz, presję śmierci, aby mogło przyjść zmartwychwstanie. Zderzenie z tym drugim człowiekiem będzie spowoduje na 100% jakieś formy śmierci w twoim życiu. Nie sposób żyć z drugim człowiekiem. Rozumiecie? I nie zabić pewnych rzeczy w sobie na dzień dobry. Niemożliwe. Bo to jest inny charakter, inne usposobienie, inne rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Ale taka jest miłość. Bo ta zasada działa we wszystkim. We wszystkim. Coś obumiera. Ludzie na przykład mówią tak, ja muszę mieć takie głębokie tutaj w środku, żeby pieniądze dawać na królestwo, takie głębokie. Ja mówię, wiesz co powinieneś mieć w środku? Wiesz co powinieneś mieć w środku? Powinieneś mieć głębokie zrozumienie, że królestwo potrzebuje twoich pieniędzy. A po drugie, jeżeli chodzi o emocje, możesz najwyżej, rozumiesz, czuć dyskomfort w związku z tym, że masz mniej. Będziesz miał mniej niż miałeś. Rozumiesz, o co chodzi? Niesiesz życie kosztem śmierci. Tak jest zawsze i ze wszystkim. Kobieta rodzi dziecko, to stoi na granicy śmierci. Stoi na granicy śmierci. Rozumiecie? To nie jest w ogóle, rozumiesz, lifting. To jest dramat. Jakiś dramat się rozgrywa. Powstaje nowe życie, rozumiecie? Nowe życie wychodzi, a ona jest na granicy śmierci. Rozumiecie? Tak jest ze wszystkim. Ziarenko musi obumrzeć. Zawsze. 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 Ludzie mówią, chcę wielkiej służby. Ja mówię, wiem. A wiesz, jaką cenę zapłacisz? Wielka służba, wielka śmierć. I wielkie zmartwychwstanie. Rozumiesz? Tak to działa. 25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Wiecie, co to są za teksty? Te teksty odsuwają ludzi od Boga. Tych tekstów nie chce się słuchać. Rozumiecie? I tych tekstów nie chce się podawać, bo się przez to ludzi traci. A mówi tak, kto miłuje życie swoje, utraci je. I to jest kropka. Powiedział Bóg. To Bóg powiedział. Kto miłuje życie swoje. Co on robi? On
Bożego pokazuje, że życie, naturalne życie w stosunku do życia duchowego jest niczym. Nie czymś troszkę. Niczym. Niczym. Panie, trochę chcę zostawić komfortu. No weź. Ale tak byłoby miło. No weź. Kiedy sługa Boga sobie przychodzi do Boga, zna to słowo, to mówi tak. Życie moje mam w nienawiści. Chcę doświadczyć głębi Twojego życia. Nie chcę tego połączyć. Chcę, aby ta nienawiść się poszerzała, pogłębiała. Chcę, aby ten świat był jedynie areną, na której będę toczył zwycięskie walki. Tego chcę! Na tym mi zależy. I wtedy się modlisz zgodnie z Jego wolą. Jak się modlisz, zachowaj mnie od problemów, zachowaj mnie od w ogóle gorzkości życia, zachowaj mnie, Panie, to się modlisz zgodnie z wolą diabła. To wola diabła. Ale pomódl się do Boga zgodnie z Jego wolą. Przyjdź do Niego, tak jak powiedział Jezus, i powiedz, Panie, chcę mieć życie na tym świecie w nienawiści. Pobłogosław mnie Ty. Niech błogosławieństwo nienawiści do mojego życia na świecie spłynie na mnie jak olejek. Niech to spłynie na mnie. Teraz. To jest modlitwa mocy. I zaczynasz lepiej patrzeć potem. Wiesz, nie można komuś udowodnić, jak się patrzy. Nie mogę wam powiedzieć, jak ja patrzę na ten świat. A wy mi nie możecie powiedzieć. Ale jakby ktoś się umiał podłączyć pod moje oczy, jak ja to wszystko oglądam, to by naprawdę był zdziwiony różnymi rzeczami. Ja mam w ogóle inny system wartości. Taka modlitwa przewartościowuje. Rozumiecie? Przewartościowuje. Jaki jest efekt tej modlitwy? Że wartości ci się zmieniają. Wartości. Że będziesz wziąć swoją karteluszkę i długopisik i zapisać nowy system wartości. On ich tego uczył, że to o to chodzi. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Co to znaczy? Znaczy, że taka modlitwa powoduje, że każdy aspekt naszego życia doczesnego tutaj, rozumiecie, zacznie być bronią, tak? Pewnego rodzaju urządzeniem do szerzenia królestwa, które przyniesie nam wieczną chwałę. Ludzie mówią, co mam zrobić, żebym dostał nagrodę w niebie? Ja mówię, mam dla ciebie plan. Zacznij nienawidzić życia swego na ziemi. A zobaczysz, co się stanie z twoim życiem. Staniesz się urządzeniem do zwyciężania. Staniesz się urządzeniem do zwyciężania. Zaczniesz kolekcjonować zwycięstwa jak znaczki w klaserze. Rozumiesz? Ja to życie tutaj na ziemi uważam za nic. I mam tylko pełną świadomość. Żyję sobie tutaj, działam, rozumiecie? Ale mam je za nic. Za nic. Ostatnio słyszałem świetną nazwę na takie coś. Jeden człowiek w internecie strasznie się zdenerwował na pewnego gwiazdora disco polo, który negatywnie wypowiedział się na temat Kazika i kultu. I wystosował wobec niego stek różnych bluźnierstw i przekleństw. Jest to człowiek bardzo inteligentny, ten człowiek, który te bluźnierstwa i przekleństwa wystosował. I czytałem w ogóle, w jaki wysublimowany sposób ubliżał liderowi w ogóle Pajerwulu. I już mu naubliżał ze wszystkich swoich sił. I na końcu już nie wiedział, jak mu naubliżać. I powiedział, że jego twórczość i w ogóle jego życie ma taki smak, jak zimny rozum z chlebem.
zimny rozum z chlebem. Ja mówię, ale mu powiedział. Te wszystkie przekleństwa i wulgaryzmy wcześniej rozmyły się pod tym ostatnim w ogóle. Mówi, ale mu powiedział. W ogóle już nie wiedział, co rozumiecie, a ja w ogóle wiem, co to jest za gość. Tamten to jest taki rockman, no nie? Taki, który lubi muzykę rockową, a nienawidzi disco-polo, nie? I w ogóle mówi, twoje życie i twoja twórczość jest jak zimny rozum z chlebem. Ja mówię, jak to pasuje w ogóle do mojego podejścia do świata? Rozumiem? Taki jest ten świat. Taki ma smak. Taki musi mieć smak w sobie. Taki musi mieć swój smak w nas. Pomódl się tak do Boga. Powiedz, Boże, chcę, żeby te życie na ziemi miało smak zimnego rozumu z chlebem. Naucz mnie tego, Święty Duchu. A będę błogosławiony realnie. Bo to powiedział Bóg. Bóg to powiedział. Ja cały czas uczulam was na słowa Jezusa. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Czemu on to mówi? Czy mówi to dlatego, żeby na nas pułapkę zastawić? Czy mówi nam to dlatego, żebyśmy nie bali się zmienić swojej mentalności za pomocą Jego mocy? A powiedzieć wam dlaczego? Tak jest, bo my nie jesteśmy w stanie sami z siebie zmienić tej mentalności. A On chce nam w tym pomóc. I daje wam świadectwo, że można chodzić po tym świecie, być wyluzowanym, odkompleksionym i korzystać sobie z rzeczy, które tutaj są. Jednocześnie w ogóle mieć absolutnie wywalone na wartości tego świata. Ja mam równo wywalone na wartości tego świata. Ludzie mówią, ale wiesz, to jest takie ważne. Ja mówię, nie dla mnie. Nie dla mnie. Może dla ciebie. Rozumiecie? Panie, sobie rozmawialiśmy ostatnio tutaj z Basią. Basia mi opowiadała, jak w Australii ludzie mają inne podejście do rodziny. I to jest bardzo bliskie mojemu sercu. Rozumiecie? W Polsce jest chory obraz rodziny. Bardzo chory, bałwochwalczy. To jest bałwochwalczy obraz rodziny w tym kraju. Rodzina ma bałwochwalczy wymiar. Mąż, żona, dzieci i to jest zamknięty świat. Ale to jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Rozumiecie? W kościołach protestanckich uczą Bóg, rodzina, kościół, służba. To bzdura. Rodzina w tym kraju jest stawiana ponad królestwem. Rozumiecie? To chore. To chore. Rozumiecie? Ludzie swoich mężów, żony, dzieci posadzili na tronach zamiast Boga. Rozumiecie? Postanowiłem tak nie zrobić w swoim życiu. Nie, mówię. Kocham moją żonę, kocham dzieci, ale one muszą mieć swoje miejsce. One nie mogą stanąć na drodze szerzenia przeze mnie Królestwa Bożego. To jest niemożliwe. To niemożliwe. Ponieważ nie umiłowałem życia swojego na tym świecie. Rozumiecie? Nie umiłowałem życia swojego na tym świecie. Nie umiłowałem. I on tego uczy. To są zasady Boże. Następne. Zasada Boża. Trzecia w tym fragmencie. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci jego ojciec. Uczci go ojciec mój. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. On mówi, za mną chodź. A gdzie ty idziesz? A pamiętajcie, zobaczcie, gdzie on idzie tam. Pamiętajcie, do kogo on tam mówi bezpośrednio. Filip stoi naprzeciwko niego. Andrzej stoi naprzeciwko niego. Pewnie nieco dalej stoi reszta apostołów. Kiedy on zaczyna mówić, oni się zbliżają, otaczają go. I on zaczyna mówić taką rzecz. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Ale oni już wiedzą, że on idzie, żeby go zabić. On mówi, chodźcie za mną. W pewnym momencie, jak wiecie, Tomasz się gdzieś tam odzywa i mówi, kurczę, no ale to mówi, no a dobra, niech nas zabiją razem z nim. W ogóle już macha ręką, w ogóle by, bo rozumiecie, ty mu narobili w Jerozolimie, tam tym jest w Jerozolimie, a teraz powrotem do Jerozolimy, oni idą, wiesz, centrum w ogóle w paszczę diabła idą.
paszczę diabła. Rozumiecie? Tak wszyscy są jakby skoncentrowani na tym, żeby ich utłuc. A Jezus mówi, to chodźcie tam, pójdziemy. Tak? Mówi, kto by chciał mi służyć, to chodźcie za mną. Kto chce służyć Jezusowi, musi iść za Nim. Tam, gdzie On, a On idzie w bardzo dziwne miejsca. On w dziwne miejsca chadza. W dziwne. Ilu nas tutaj jest? Narodziliśmy się z Bożego Ducha. Każdy z nas spotkał Jezusa. Zobacz, w jakim dziwnym miejscu Go spotkałeś. Zobacz, gdzie On chodził. Zobacz, w jakich kniejach życiowych w ogóle czyhał. Rozumiesz, o co chodzi? Poszedłeś w jakiś... Ty w tych kniejach życiowych tam się w ogóle poruszałeś, patrz, on tam stoi. W różnych miejscach byś się go spodziewał, ale nie w takim. Rozumiecie? Są ludzie, którzy rodzili się z Bożego Ducha na melinach narkomańskich. Ostatnią rzeczą, której by się spodziewali, to, że Jezus po melinie się pojawić. Nie? Ale on chodzi w dziwne miejsca. I on zawsze chodził w dziwne miejsca. I on mówi, jeżeli ktoś chce być moim sługą, to musi iść za mną. Nie mieć własną koncepcję. Własną koncepcję. Nie, to za mną. W ogóle ludzie bardzo nie rozumieją w dzisiejszych czasach, czym jest hierarchia w ogóle. Dla nich to w ogóle jest, jeszcze dzisiejszy model przywództwa to jest tak wykrzywiony, bo dzisiaj ludzie, jeszcze te nowożytne pokolenie, to wiecie, dzisiaj się z przywódcą siada przy stole i się dyskutuje z przywódcą. W ogóle, to przywódca to idzie i się idzie za nim. Przywódca nawet nie mówi, gdzie idzie. W ogóle mówi, jestem przywódcą, idziecie za mną. Gdzie idziesz tam? No i teraz, wiesz, o co tu chodzi? To chodzi o zaufanie do przywódcy. O, tutaj jest postawione pytanie, czy wy realnie mi ufacie? Czy wy mi nie ufacie? Ufacie, czy nie ufacie? I on mówi, gdzie ja jestem, tam mój sługa będzie. To mówi, Jezus mówi, już się nie musicie przejmować, jeśli idziecie za mną, to nie musicie się przejmować, czy dobrze idziecie. Jeśli za mną, to za mną. Ja zrozumiałem, że idę za Jezusem, zrozumiałem Jego koncepcję drogi, jaką on idzie, mówię, jak idę za Tobą tą samą drogą, nie, to już nie ma znaczenia w ogóle, co się dzieje teraz. Bo już jest dobrze. Dobrze jest. I będę uczczony przez Ojca. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, bo nie, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Posłuchajcie, bardzo ważne rzeczy. Przykład postępowania. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Co się dzieje z duszą, czyli psychiką Jezusa? Jest zatrwożona, zalękniona. W tym momencie Jezus, On sobie głęboko uświadamia, coraz głębiej, bo ja mówię, że On się uczy sam siebie, On głęboko sobie uświadamia, coraz głębiej, że idzie na ten krzyż. I co się dzieje z Jego psychiką? Jego psychika się boi. Czy to dziwne, że przychodzą lęki? Nie dziwne. To, że przychodzą do Twojej psychiki lęki, to nic dziwnego, bo Twój Pan się bał. Zatrwożona dusza moja. Chcę, żebyście zauważyli, że On nie mówi, jestem zatrwożony. Tylko zatrwożona dusza moja, bo On wie, że On jest duchem, ma duszę i mieszka w ciele. On ma wybite, rozumiesz, myślenie o trójjedyności. Rozumiecie? Rozumiecie, że to nie Łomak wymyślił? Nie Hegel? To On. Mesjasz. Nie powstało to 50 lat temu, 70 lat temu. To powstało 2000 lat temu ta doktryna o trójjedyności. On nie mówi ja zatrwożony, mówi dusza moja zatrwożona, psyche moje, to greckie słowo psyche moje jest zatrwożone. Psychika moja zatrwożona. I teraz mówi tak, i cóż powiem, jaka pierwsza informacja mesjańska na to, co się dzieje z psychiką? Musisz coś powiedzieć. Jak się dusza boi, zaczynamy prawidłowo mówić. Odpowiedź Boga na trwogę to odpowiednie wyznanie.
On mówi, cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Mistrz! On mówi do nas, przestańcie modlić się o wybawienie. Przestańcie srać w gacie ze strachu. On mówi, cóż powiem? I sarkazm żydowski. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? To tak brzmiało. Sarkazm. Sarkazm. I co? Świadomość. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Co tu jest napisane? Głęboka świadomość, kim jest i po co tu jest. Przychodzi zalęknienie na duszę chrześcijanina. Pierwszą rzeczą, co robi chrześcijanin, to musi zrozumieć, że ma rozpocząć prawidłowe wyznanie. To wyznanie nie ma być związane z modlitwą, że pada na kolana i mówi, Panie Boże, ratuj mnie od tej godziny, ale musi, rozumiecie, być, zacząć trwać w głębokiej świadomości, kim jest i po co tu jest. Kim jest, daje mu informację, że diabeł jest cieniutki. A po co tu jest, rozrysowuje przed nim cel. Mówi, nie jesteś tu po to, żeby się mazać. Nie jesteś tu po to, żeby dłubać palcem w nosie i zastanawiać się, jak będzie. Jesteś tu po to, aby zrealizować pragnienia twojego serca, które ja je wlałem, które w nie wlałem przed założeniem świata. Po to tu jesteś. Nie jesteś słabym, małym dzieckiem Bożym. Bo Jezus wyszydza to. Jezus wyszydza w ogóle ten tekst pod tytułem Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Szydzi. Szydzi. Twój Pan. Święty szyderca. Dlaczego? Bo to jest niszczące. Co zatem mówi? Ojcze, uwielbi imię swoje. I co jest grane? I odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem. I jeszcze uwielbię. Prawidłowe wyznanie oparte na głębokiej świadomości własnej tożsamości i możliwości w Bogu powodują, że następuje manifestacja z nieba. Manifest z nieba. Kiedy następuje manifest z nieba? Nie wtedy, kiedy się siedzi i się jęczy. Ach, Boże, przyszła ta godzina na mnie. Ach, diabeł silny. Ach, Panie, ja Twój grzesznik. Malutkie ziarenko w Twoim wielkim woreczku z gorczycą. Panie! Jezus się śmieje z takich modlitw, rozumiecie? To jest śmiech. Ja wiem, że tysiące ludzi zanoszą takie modlitwy. Ja osobiście uważam, że tam się jest wielki ubaw z tego. Oni są święci. Oni nas kochają. Rozumiesz? Ale mają też zdrowe w ogóle głowy i śmieją się z ludzkiej głupoty. Rozumiesz? I po raz kolejny Duch Święty mówi do takiego chrześcijanina, dziecko moje, zmień postawę. Pokutuj. Co mam zrobić? Wstań z tych kolan, odszedł nóżki, wyprostuj rączki. I zacznij wywyższać moje imię jako tego, który jest ponad tym wszystkim. A nastąpił manifest z nieba. On nas tego uczy, ludzie. On nas tego uczy. Jezus Chrystus, żywy Bóg, na własnej skórze nam to pokazał, jak należy działać. Nie powiedział, że nie będą przychodzić lęki. Nie powiedział, że będzie łatwo. Powiedział, jak wychodzić z takich sytuacji. Pokazał system wyjścia z problemu. On to zrobił. Rozumiecie? Jak zacząłem to propagować w mojej usłudze, to wielu ludzi nie wiedziało, o co chodzi. Nie rozczulałem się razem z nimi. Rozumiecie?
Nie siedziałem i się z nimi nie zastanawiałem nad ich ciężarem i życia. Zacząłem im rozwiązania pokazywać. Rozwiązania. Jak to zrobić? Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Czyli to było tak silne, ten manifest był tak silny, że to było słyszalne wśród ludzi. To było doświadczalne przez środowisko wokół. Rozumiecie, jak to był silny manifest? Ten manifest był ściśle związany z tym, jaką postawę przyjął Jezus w momencie lęków, które go ogarnęły. To było związane z tym, że Jezus zadziałał prawidłowo. Jeżeli będziecie działać prawidłowo, rozumiecie? To będzie w ogóle jak uderzenie armaty. I ludzie wokół będą widzieli wasze prawidłowe działanie. Będą widzieli działanie Boga w waszym życiu. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Twoje prawidłowe funkcjonowanie, twoje działanie zgodnie z mesjańskim planem będzie powodowało, że ludzie wokół będą mieli doświadczenie Boga. Rozumiesz? To twoje prawidłowe działanie będzie to powodowało. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Kiedy teraz? Kiedy się tak zadziała? Jezus mówi. Kiedy, mówi, zastosujecie mój projekt wychodzenia z problemu, władca będzie wyrzucony. Nastąpi sąd. Rozumiecie? Nad całym systemem zła, które was otacza. On tu mówi na dwóch poziomach. Mówi to w stosunku do sytuacji, która bezpośrednio następuje i cały czas pamiętajcie, że mamy obraz mesjaństwa. Czyli on pokazuje, że przyjęcie Jego jako Pana i Zbawiciela doprowadza ludzi do możliwości korzystania z tej władzy, którą on tutaj zaprezentował przed chwilą w tym toku myślowym, co będzie doprowadzało do tego, że diabeł będzie poniżany. Nie będzie mógł działać. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Teraz! Teraz! Ludzie na przykład mówią, że myślą sobie, że jak mówią na przykład do problemu i w danej chwili nie dzieje się nic, nie widać, że coś się dzieje, to naprawdę nic się nie dzieje. Ale ten werset pokazuje, że kiedy ty zastosujesz prawidłową koncepcję Bożą, to w tej chwili władca tego świata przestaje działać. Nawet jeśli tego nie widzisz jeszcze. Nie widzisz. Rozumiesz? A to jest standard Boży. Teraz. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. On tutaj pokazuje, że, bo co to znaczy ja wywyższony? Jezus i jego koncepcje to jedno. Ostatnio powiedziałem jednej osobie tutaj, której usługiwałem kilka dni temu, powiedziałem, mówię, że człowiek i jego przekonania to jedno. Nie ma czegoś takiego, że człowiek i jego przekonania to są dwie różne sprawy. Ludzie mówią tak, no mogę się nie zgadzać z twoimi przekonaniami, ale z tobą chcę mieć relację. Ja mówię, ty chyba oszalałeś. Ja i moje przekonania to jedno. Jedno. Nie możesz. Ja nie mówię o przekonaniach drugorzędnych, bo drugorzędne przekonania nie mają znaczenia. Ale w sprawach pierwszej ligi nie możesz mnie oddzielić od moich przekonań. Jezus mówi, że kiedy wy nie będziecie mnie oddzielali od moich przekonań, czyli wywyższycie nie tylko mnie jako osobę, ale wszelkie moje przekonania, nauki i koncepcje, wtedy ja będę was pociągał. Bo wywyższenie Jezusa to jest wywyższenie wszystkich jego koncepcji, łącznie z tym, o czym tutaj uczył przed chwileczką na podstawie własnego doświadczenia. Czyli jak się zwalcza lęk w duszy swojej. Na przykład.
A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Cały czas w Jezusa, w ogóle kazaniach, głoszeniach była informacja o śmierci i zmartwychwstaniu. To najpotężniejszy ewangelista wszechczasów. Wzór do naśladowania. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki, jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony, kimże jest ów Syn Człowieczy? Rozumiecie zapór religii? Religia to jest taki kurcze knur, taki knur, że człowieku głos z nieba może być słyszany. Rozumiecie? A religia mówi, ale tutaj napisali tak. I nieważne, człowieku. Człowieku mógłby zejść Bóg, wszyscy aniołowie, wszyscy razem, że ciebie religia nie, bo tu w zakonie to tak napisali. Rozumiecie? Religia cały czas stojąca przeciwko Jezusowi. Cały czas. Wszystko przed Nim się łamie. Nawet Grecy, którzy posiadają w ogóle wszelką naukę i zdolności, łamią się przed Mesjaszem. Religia stoi. Mówi, ale w zakonie napisane. Wiesz, o co chodzi? Na to rzekł Jezus. Jeszcze na małą chwilę światło się wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. On w ogóle też nie dyskutował z nimi, zauważyliście? On nie wprowadza, bo to debile. Ja, dzisiaj na przykład ktoś do mnie mówi w ogóle, że bo tak jest napisane, to ja często odpowiadam, nie, tak nie jest napisane, to jest tak przetłumaczone. Ja mówię prawdę, to nie tak napisane. Ja wtedy ci tak jest napisane, jak się interesujesz. Bo ty czytasz komentarz. To nie tak napisane w ogóle, tylko tak przetłumaczone, po pierwsze, a po drugie, to jest jeszcze kwestia, jak ty to czytasz. I kiedyś Jezus zadaje takie pytanie, jak pamiętacie, jak czytacie? Rozumiecie? Czytacie z ducha, z duszy, z ciała, czy z czego czytacie? Czym wy to czytacie? Jakim organem tego dotykacie, mojego słowa? Rozumiesz? Jakim organem? A więc on nie zwraca uwagi, bo na kretynów się nie zwraca uwagi. Oni stają przed ciebie napisane. Więc mówi, chodźcie w światłości, macie światło, macie światło, macie światło. Ja często jak ludzie ewangelizuję, widzę, że ktoś jest proszę ciebie tak jakby skupiony na swojej koncepcji. Ja mówię, słuchaj, w ogóle weź, popatrz mi w oczy. Mówię, proszę cię, chodź za mną, mówię, no, zaufaj mi. Zobaczysz, że będzie dobrze. Moje życie jest sukcesem. Sukcesem. On mówi, jeszcze na małą chwilę jestem z wami. On tłumaczy tym religijnym capom. Rozumiesz, jeszcze mówi, jeszcze chwilę tu będę. Chwilę jeszcze zostanę. Skupcie się, halo! Bo kto chodzi w ciemności, to się potknie. Mówi, wy się wszyscy potykacie. W ogóle to jest, wiecie, to jest kolejna doktryna Boża, że kto chodzi w ciemności, się potknie. Każdy, kto chodzi w ciemności, się potknie. Każdy! Nie wie, dokąd idzie. Ludzie odchodzą od prawdy i mówią, ja wiem, dokąd idę. Ja mówię, nie wiesz, dokąd idziesz. Odszedłeś od prawdy, ty nie wiesz, dokąd idziesz. Wiem. I koniec. On wie. Ja mówię, Bóg powiedział, że nie wiesz. Bo odchodzisz od prawdy. Nie wiesz, dokąd idziesz. Wierzcie w światłość, póki światłość macie. Abyście stali się synami światła. To Jezus powiedział i odszedł i ukrył się przed nimi. Wierzcie w światłość, wierzcie w prawdę. A kiedy będziecie wierzyć w prawdę, staniecie się ludźmi prawdy, odpowiedział. I widzicie, jak też traktuje religię, odchodzi od niej, nie prowadzi z nią dysput i udaje się w takie miejsce, w którym nie mogą go zabić. Bo pamiętaj, że po każdej twojej głębokiej wypowiedzi religia będzie chciała cię zabić od nowa. To zabójca. Zabójca. Ludzie religijni, rozumiesz, będą pałać do ciebie w ogóle chęcią mordu. Tyle. I pamiętaj, że nie możesz dać im się zabić. Rozumiesz to?
Nie możesz się dać zabić, bo jak cię zabiją, jak cię zniszczą, to nie będziesz mógł nieść dalej Ewangelii. Nie poddawajcie się temu. Nigdy nie poddawajcie się w ogóle w taki sposób. Nigdy nie róbcie sobie takich trików w ogóle pod tytułem o, ja tutaj w ogóle zostanę i pocierpię. Nie. Nie musisz cierpieć, to nie cierp. Idź i się schowaj przed tym całym syfem. Rozumiesz? Jak trzeba cierpieć, to trzeba cierpieć. To, rozumiesz? Natomiast nie cierp dlatego po prostu, bo nie wiem, bo uważasz, że jak się wycofasz, to będzie nie w porządku. To nie jest wycofanie się z wiary. To jest odejście od głupoty ludzkiej. Nie chcą cię słuchać, to im nie głoś. Rozumiesz? Nie chcą przyjmować twojej prawdy, to idź tam, gdzie chcą przyjmować twoją prawdę. Nie spinaj się, że oni nie chcą. Nie naciskaj ich. Nie dyskutuj z nimi. Idź do tych, którzy chcą. Idź do tych, którzy przyjmą twoje słowa. Rozumiesz? Nie kozacz też. Nie, rozumiesz? Kiedy trzeba kozaczyć, to się kozaczy, idzie się do przodu, ale kiedy nie trzeba, to się w ogóle ukrywa przed tym całym syfem, żeby ten syf cię nie dotykał.